A na patelnię by rzucili. Na ciepło by jajko ugotowali. To na włosy takie marnotrawstwo. Nie pomyślałem. Skaranie bos. Ty wypróbuj masaż świecą. No to przecież można się popatrzeć. Można się spalić. Ale gorąc, duchota, parno. Jak tu żyć? Ty, Grażyna, ty nie marudź tyle. Weź. Tu masz kasę. Trzymaj, czekaj. I wiesz co? Podobno w Drawsku nową galerię otworzyli. Jedź sobie kup nowe ciuchy, bo w tym to ty się, kobieto, zapocisz. O, właśnie. Janusz, dobrze ci, Godo, dobrze. No. Teraz wszystkie baby do tego Drawska, do tej nowej galerii jeżdżą. Ubrania, buciki kupują. A Jaćka? Jaćka to najgorsza jest teraz. Całą wypłatę starego bierze i wszystko. A to ciuszek, a to bucik kupuje. Najgorsza, mówię ci. Ale o kawusi z nami to zapomniała, wielka pani, zapomniała. O, właśnie. Ty może lepiej do niej zadzwoń, bo już tak dawno jej nie było, że pojawia się do nas tylko raz na ruski miesiąc. A czekaj, a zadzwonię, a żebyś wiedział, że zadzwonię. Dzwoń. A co? No. Czekaj. Ale babka, niezła ze mnie babka jest, la, jak to baby zobaczą, to ucha. Kaj? Jaćka? O, Jacie, Halina dzwoni. Halo? Jaćka? No, Halina mówi, no. No, ty w Gudowie jesteś? Cześć, Halinku, moja kochana. No, akurat jestem w Gudowie. Bo robię sobie foty dla Jarka Boberka. No to dawaj do nas na kawę, no. No siedzimy, no. Janusz jest, no. Zaraz będę, rób kawę, rób herbatę i zaraz idę do ciebie. Babo kochana. No, no czekamy, no dawaj, no. Idzie. O, Jaćka przyszła, nasza najpiękniejsza. O, nowe usta, tatuaż. Patrz. Otwaliła się jak stół w porze ciała. Mamy! Co mam? Co to ma być? Co to? Bo sobie zdjęcie robiłam! Dla Jarka Boberka! Dla kogo? Dla Jarka Boberka, aktorka! Bo urodziny ma! Czyś ty zdurniała, Jaćka, do reszty! O! I patrz, ty babę. Takie zdjęcie chcesz mu wysłać takiemu aktorowi? No! No co? Mam tak być ubrana jak wy? Jaćka! O, masz, miastowa się odezwała! Ty, no ty, co? Ty. Ale takie zdjęcie... Ty jesteś ze wsi tak jak my! No. Daj nam chwilę, zrobimy się na bóstwo. O, ty... I zrobimy takiego surprise'a. Ty widziałaś ją? Koko Szambonella. No, porwałeś się. No nie wiem, ale dobra. Może mi pomożecie, ale do fryzjera, do kosmetyczki, po nowe ubrania. Bo inaczej to... Ale Kryśka, tak patrząc na ciebie, no to trochę racji w tym ma. A mówiłam? Mówiłam? Tego wąsika byś se zlikwidowała, no. Jakiegoś... Ja jakiego lasera by ty poszła. No. Nic nie będzie. Ty, Kryśka, bo ci jakieś chyba hormonium wywaliło. Za dużo białka. Dobra, Kryśka, nie gniewa się. Dobra, nagramy tak jak jest, no. Tylko trochę. No. Daj spokój, kobieto. Jutro pogadamy. Obmyślimy co, jak? No to jutro o 15 kobietki się spotykamy i nagrywamy i będzie heca ze ohoho. Dobra. Janusz, słuchaj, skoro ta Jaćka wymyśliła, że my mamy być takie piękne, to my musimy pokazać, na co nas stać. Dałbyś może swojej kochaniki na jakiego fryzjera? O Jezu, Graszka, ty to byś ode mnie ciągle kasę chciała. Wiesz co? Ugotuj tu lepiej jakiś dobry obiad, a nie mnie denerwujesz. Janusz! No ty to jednak sknera jesteś. No daj Grażynce stówkę, no. Jezus. No dobra, wiesz co? Dam ci te pieniądze, ale pod jednym warunkiem masz się zrobić na Jarka Boberka. Ojej, jaki ty jesteś kochany. Dobra, Graszka, starszy czułości. Niech nam żyje 100 lat, niech nam żyje 100 lat. Jaka ja piękna jestem? A może... Może ja powinnam zgolić tą brodę, tak jak mi gadały? Stary miał tu gdzieś taką fajną maszynkę.
Jest. Niechaj będzie, no to golimy. Boby mnie teraz nie poznają. Syjaczka firma wymyśliła dla buberka, że niby trzeba się wystroić. No ale co? Pikna ja jest. Cyca mam. Tu się coś poprawi. O, włosa se podniesę. Oko podmaluję. No i kites będzie. Okruca! Kuźwa, jakie paznokcie mam czarne. Nie no, przecież tak nie mogę iść. O, Baśka! Baśka mnie podratuje. Barbara, przecież ona paznokcie na wiosnę ludziom robi. Czas do niej pójść. Tak, gdzie ta Baśka? Baśka! Baśka! Ładnego może tu coś znajdziemy, o. Ale jak ma być, Mariam? Na 6 liter. Taniej. Tak. Mariam, tak, taniej. Barbara. Baśka! O, Barbara! Jak ja się cieszę, że ja cię w chałupie zastała! Słuchaj, że kochana! Jaczka! Ta strojniczka! No znam! No, 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 no. Firma dla Boberka wymyśliła, żeby nagrywać, słuchaj. No to ja mówię, se fryzę zrobię, oko podmaluję, ale ja że patrzę, a ja czarne pazury jak ziemia mam! Przecież ja sobie ziemniaki sadziłam po ostatnio! Halina, to my tu z Marianem się chcemy oglądać! Daj spokój! Ty mi paznokcie musisz zrobić dla Boberka do filmu! Ty się, Halina, niczym nie denerwuj, zaraz zrobimy. Chodź, kochana, zrobimy paznokcie. Takie szałowe paznokcie. Ale tak, żeby... No i ładnie było w sensie. Halina, piccavello będzie. Dobra, no to jadymy. Zobacz, jaka czerwień. Jaka czerwień, Halina. Popatrz, popatrz, jak się będą świecić. Popatrz. Halina jakaś duchowa się taka zrobiła, soczku byśmy się napiły. Marian, soczek gdzie masz, byś przyniósł? Taka duchota tutaj. Już jestem, Barbaro, już jestem. Ale? Marian? Tak. Na ile liter kupiłeś? Na 6. Taniej, Marian. Ty to, Baśka, wiesz, gdzie promocji jest dalej, no. Ale piękne. Ale pas. No to... To wasze zdrowie, dziewczyny! Za Boberka! Za Boberka! I za paznokietki! Aż te. Czekaj, czekaj. Czy mogę się oddalić już drogi? Możesz, Maria, możesz. Baśka, powiem ci! Jak tani kupił, to dobry kupił. Jaćka dzwoni! No, Halina! Jaćka z tej strony! A dzwonię, żeby cię zapytać, jak wam przyjdą psy gotowania? Jaćka! Jaćka, słuchaj no, bo ja to się boję, że to od tych twoich metamorfoz, to na tej wiosce to nikt nie pozna, słuchaj. No, Kryśka cały zaros zgoliła, Grażyna fryzurę na tego Boberka zrobiła, ja to już jak paznokcie prawie mam zrobione, słuchaj no. No, u Baśki naszej, u Basieńki, no. No, a ty po tej galerii latasz. To ty byś może jakieś kiecki dla nas fajne wybrała, żebyśmy wszystkie takie same były. No, do tego tam układu czy co tam. Bo ja cię mówię, ci Jaćka, jakie tu są kiecki, będą idealne na do naszego teledysku. No w kwiaty, w kwiaty. No, a czekaj, tylko ty je na świetlicę do Zenka przywieź, żeby mi stary w chałupie ich nie widział. No, tam się spotkamy. Dobra. Tam się spotkamy, wszystko dogramy, no. No to trzymaj się, kochaniutka. No, no, papa, no, papa, no. Wejdę, psy mięzę, je wam przywiozę. Kabuziaki. O, jest zadowolone chyba te moje baby. Krótce, jakie piękne sukienki. Aj, 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 aj. No, no, kupi, 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 załatwi, no. Ale żem się, ty powiem ci, piękne są. No to zdrowie, Halina. No, Baśka, ty to jednak potrafisz, no. Piękne, szykowne! Jaćka, jak to zobaczy? Jak się przybiorą moje kochane boby? Gdzie te baby? Gdzie te baby? No! Jaćka, moja kochana! To co to coś jest? Zobaczcie, jakie mam piękne! Baby, patrzcie, jakie piękne panie znalazła! Bo znam? Co mi mam na tym klusa? Bardzo jedne! Elegancja! Jaćki! Oh!
Ja pomysła jednego mam. I tak sobie, żebym pomyślała, że skoro takie piękne stroje mamy, no to ładna piosenka musi być. I ja bym taką jedną piosenkę obmyśliła. No ja mam! No, a i to by sobie zrobiła. Tak. No to co, baby? Znaczy, bierzemy ciuchy i... Pani za tym tu? Przymierzam. Ale mnie kwita opadła. Stawiać czoła, idziemy ramię w ramię, nas zatrzymać nic nie zdoła. Nasz drugi dom, tu chce się być, połączy nas przyjaźń i nić. My orewianki wiemy, jak czerpać radość z życia. Każdego dnia widzimy, jak wiele jest do odkrycia. Tworzymy tu bezpieczny świat i wspomnień garść na wiele lat. Coś, czego nie ma nikt inny, uśmiech szczersze niż tysiące słów. Nasz mały dom jest niezwykle gościnny, my czuł się dobrze każdy mały zuch. Ich sukcesy są dla nas nagrodą, a ogłosimy je każdego dnia. Nie zniechęcamy się żadną przeszkodą, bo drzemie w nas niezwykła siła.